Jak co roku na 2-3 miesiące przed startem kolejnego sezonu, choć w tym roku może być zdecydowanie szybciej, poznajemy wędkarskie nowości. Ci z Was, którzy śledzą nasze filmiki w sieci, poznają namiot, który jest tuż obok. To wersja Hardshell 2XL, ale ten, który jest dziś na planie, to jego ulepszona wersja, ulepszony model. Hardshell Panorama 2XL to już czwarta odsłona tego popularnego modelu. A co w niej nowego? Zapraszam, sprawdźmy. Dużym problemem w wędkarskich namiotach jest zbierająca się wilgoć i opadowa woda, która podczas deszczu może wlewać się do środka. Właśnie na te aspekty zwrócono szczególną uwagę podczas wprowadzenia zmian w tej czwartej wersji namiotu. Jedną z głównych różnic pomiędzy modelami i tą, która została wprowadzona do tej czwartej wersji, jest zamek i wysokość jego wpięcia. Zauważcie, że nad gruntem to jest zdecydowanie więcej niż nawet 10 cm. Z jednej strony ułatwiło to samo wpinanie suwaka, ale również dodatkowo zabezpieczyło przed możliwością wpłynięcia wody podczas obfitych opadów. Poprawiło to również znacznie termikę namiotu. Dodajmy przy tym, że podłogę wzmocniono wtopionymi włóknami poliestrowymi i jest ona antypoślizgowa. Za chwilę będziemy zakładali na namiot narzutę, ale wcześniej te dwa okna zostawiamy otwarte. Tą zagadkę rozwiążemy za chwilę. Podczas zasiadek możemy skorzystać z narzuty, którą można dokupić. Bezsprzecznie zwiększa ona komfort użytkowania i termikę. Latem utrzymuje przyjemny chłód, a zimą przytrzymuje ciepło. Efekt ten uzyskujemy dzięki dodatkowej wentylacji. Po otwarciu np. prawych okien w namiocie i lewych w narzucie otrzymujemy komfort wentylacji i dostarczamy świeże powietrze ze 100% wodoodpornością. Prezentowana na przestrzeni ostatnich 4 sezonów wersja Hardshella w wersji XL to z kolei druga, w której znalazła się już wpinana na suwak, bardzo solidny suwak, podłoga, jak również elementy wykończenia w kolorze oranie. Ale to nie jedyne nowości. Producent w tym najnowszym modelu zadbał i poprawił mocowanie siatki, jak również zadbał o lepsze, bardziej praktyczne, mocniejsze podklejenie szwów. A teraz rozwiązanie zagadki jest naprawdę banalna i prosta, ale wykorzystuje normalną termikę. W namiocie okna otwarte po tej stronie, w narzucie po tej, wentylacja jest 100%, a gdyby padało, to oczywiście nie napada, bo wewnętrzna osłona w namiocie jest zamknięta. Filozofia całej konstrukcji nie uległa zmianie. Stelaż to 4 pełne ramy aluminiowe z rurek o średnicy 19 mm, które podtrzymują materiał, jakim jest Hardshell Tex 10000. To membrana paroprzepuszczalna oddychająca o parametrach 10000 gramów na metr kwadratowy w ciągu doby. Wodoodporność na tym samym poziomie daje nam pewność, że nawet podczas oberwania chmury namiot ten w środku pozostaje suchy. Prezentowany model to największy dostępny w tej serii. Jego wymiary to szerokość i głębokość 3,20 m przy wysokości 175 cm. Po założeniu narzuty jego głębokość to równe 4 metry. Ma on swoje zalety również w transporcie. Jego wymiary to jedynie 130 x 25 x 25 cm. Wraz z podłogą waży 18 kg. W komplecie znajdują się także śledzie ze stalową główką, a całość spakowana jest w mocną, wodoodporną torbę z uchwytami do transportu. Hardshell 2XL Panorama to doskonały następca swoich poprzedników i trudno tutaj znaleźć jakiś słaby punkt.
Naszym zdaniem to namiot przeznaczony dla dwóch wędkarzy, dwóch karpiarzy. Namiot wysokiej klasy, wykonany z najlepszych dostępnych na rynku obecnie materiałów. Jego cena wraz z narzutą to 2800 zł.